Siemanko, tu Christoforos 777. Ten odcinek vloga KTP Records dedykowany jest szczególnie muzykom, którzy tworzą z przesłaniem chrześcijańskim. Już za chwilę szczegóły. Tworzysz rap o przesłaniu chrześcijańskim, a może po prostu śpiewasz w zespole albo solo. Ten odcinek jest dla Ciebie. Zastanawiasz się może, jak promować swoją muzykę. Muzyka o przesłaniu chrześcijańskim nie jest jakoś mega popularna, choć cały czas oczywiście zdobywa nowych odbiorców, ale wiadomo, że popularne jest coś innego, niestety. I pytanie, jakie stawia sobie każdy twórca, jak mam się promować, jak mam promować swoją muzykę, jak mam wypromować swój singiel. Oczywiście możesz wyłożyć kasę i kupić sobie reklamy w menedżerze reklam na Facebooku, albo googlowskie reklamy, które też mogą się wyświetlać bezpośrednio w samym YouTube, ale można zrobić też coś, co właściwie nie będzie cię kosztować ani grosza. Jesteśmy w dobie internetów, jesteśmy teraz na YouTubie, ale wciąż istnieje coś takiego jak radio. I radio może być fajną formą promocji muzyki o przesłaniu chrześcijańskim. No ale dobra, to takie proste, jak dostać się do radia z muzyką chrześcijańską? No przecież są radiostacje o profilu chrześcijańskim, czy wręcz katolickie. I o takim motywie mówię w tym przypadku. A czy wiesz, że istnieje lista przebojów muzyki chrześcijańskiej? I to nie jedna w sumie, ale o tej jednej chcę w tym filmie szczególnie powiedzieć. A ta lista przebojów nazywa się Lista z Mocą. Debiuty i nie tylko, lista przebojów muzyki chrześcijańskiej emitowana w 16 stacjach radiowych w kraju i za granicą. Tak, to prawda, w 16 przynajmniej, tak można przeczytać na stronie Listy z Mocą. A co to jest ta Lista z Mocą? Przede wszystkim Lista z Mocą emitowana jest na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Jest to rozgłośnia diecezji tarnowskiej, która swoim zasięgiem obejmuje sporą część Małopolski. No, jest region sądecki, limanowski, gorlicki, część Podhala, również region tarnowski, bocheński, dębicki i mielecki. Także biorąc pod uwagę już samo radio RDN, możesz dać się usłyszeć w sporej części Małopolski. No ale wiecie już, że w 16 radiostacjach Lista z Mocą jest emitowana. No to jak to możliwe? No właśnie, radio RDN tworzy Listę z Mocą od wielu, wielu lat, a potem ta audycja jest również retransmitowana w wielu innych rozgłośniach. I oczywiście opieram się tu na stronie internetowej Listy z Mocą, ale jest to między innymi radio M z Katowic, Radio Via z Rzeszowa, co tu jeszcze mamy? Radio Profeto, Radio Nadzieja, Katolickie Radio Londyn, to też są oczywiście rozgłośnie internetowe, Radio Emaus, Radio Podlasie, Radio Głos. Oczywiście nie wymieniłem wszystkich, ale to pokazuje skalę, czyli okazuje się, że Lista z Mocą, biorąc pod uwagę w ilu rozgłośniach jest emitowana, dociera do wielu ludzi, tak domniemam. No dobra, jak to zrobić, żeby znaleźć się na tej liście z mocą? No przede wszystkim trzeba robić muzykę o przesłaniu chrześcijańskim. Tam są i utwory śpiewane, i też mile widziany jest rap. Na pewno mogę wam powiedzieć, bo szczerze nie wiem, jak to wygląda w innych rozgłośniach, w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz Lista z Mocą jest teraz w czwartki o 19:30, czyli raz w tygodniu. No i tam notowanych jest 20 utworów, no ale tak, przede wszystkim to trzeba wysłać numer do Listy z Mocą. Pod tym filmem w opisie daję wam wszystkie namiary, też link do strony internetowej Listy z Mocą i tam też znajdziecie wszelkie potrzebne informacje, no ale generalnie jest to adres mailowy i przede wszystkim tam trzeba zgłaszać swoje propozycje. No i jeżeli ta propozycja już zostanie zaakceptowana, nie od razu jesteśmy na Liście z Mocą, ale najpierw jesteśmy w poczekalni. Na ten moment, nie wiem, czy to jest reguła, dwa utwory są w poczekalni. No i z tej poczekalni można dostać się już do 20 miejsc notowanych. No dobra, twój utwór jest w poczekalni i co dalej? No, potrzebne są głosy. No i system jest taki. Można z jednego adresu IP oddać 3 głosy, 3 się zaliczą, na stronie internetowej Listy z Mocą. Oprócz tego możesz wysłać SMS, to tam kosztuje złoty, tam 23 bodajże, złoty plus VAT, 1 złoty plus VAT. I wtedy jest motyw taki, że za głos internetowy masz pół punktu, a za SMS-a już masz punktów 10. No i oczywiście, kto ma najwięcej punktów, jest
na pierwszym miejscu i tak dalej, i tak dalej. No i też oczywiście trzeba zebrać odpowiednią liczbę głosów, żeby dostać się do notowanej dwudziestki. Więc generalnie samo wejście na listę z mocą nie kosztuje. On oczywiście, utwór musi się spodobać prowadzącym, tak, twórcom listy z mocą, żeby w ogóle był w propozycjach, ale jeżeli już tam się znajdzie, no to wszystko zależy już od osób głosujących, tak? Więc zakładając same głosy internetowe, to nic nie kosztuje, no chyba że ktoś będzie wysyłał SMS-y, to tam nieduży koszt, złoty plus VAT, no i wtedy te SMS-y jednak dają większą szansę na to, że utwór będzie wyżej notowany. No i głosowanie zawsze jest do czwartku, do 12, no i jak mówiłem, w RDN, w Radiu RDN, czwartek 19:30 lista z mocą jest emitowana. Zatem polecam, myślę, że to jest fajny sposób na wypromowanie swojej muzyki. Oczywiście nie dam ci gwarancji, że trafisz na listę z mocą, ale na pewno warto spróbować. To jest dobre pytanie w ogóle do osób zainteresowanych muzyką chrześcijańską, czy ją tworzących. Czy wy w ogóle znacie listę z mocą? Może słuchacie? Dajcie znać w komentarzu, jeśli tak, a jeśli nie, no to zachęcam was do słuchania listy z mocą w Radiu RDN. I nie tylko w Radiu RDN. Mam nadzieję, że ten film dał ci trochę wiedzy, dał ci coś interesującego, dał ci coś ciekawego. Jeśli tak, to oczywiście koniecznie zostaw łapkę w górze, napisz komentarz i subskrybuj kanał KTP Records. Do zobaczenia za tydzień o 19 we wtorek, bo wtedy publikuję nowe filmy. W piątki o 19 natomiast nowe bity od KTP.